wystarczy wziąć głęboki wdech i już jest człowiek najarany. No to wylądowałem w Rotterdamie i od razu pierwszy murzyn, jakiego spotkałem, chciał mi sprzedać trawę. Coś czuję, że to będzie dobry dzień. Port w Rotterdamie to jest największy port na świecie. To, co tutaj widzicie, to jest tylko jedna z jego odnóg. I na przykład przez port w Rotterdamie przelatują prawie wszystkie cytrusy, jakie docierałem do Europy. Więc następnym razem, jak będziecie sobie pić herbatkę z cytrynką, to możecie sobie przypomnieć, że ta wasza cytrynka prawdopodobnie tutaj była rozładowywana, nie? Przechodziłem przed chwilą koło przedszkola i tam na takim podwórku bawiła się gromadka dzieci, z czego tylko dwoje było białych. Znaczy, mnie to bawi, bo generalnie takie murzyńskie dzieci śmiesznie wyglądają. Znaczy, w sumie to wszystkie małe dzieci są śmieszne. Ścieżka rowerowa. Wielka, nie? Da się jeździć. Patrzcie, te ścieżki rowerowe, one są szersze niż chodniki. I po tych ścieżkach rowerowych, to nie wiem, czy widzicie, ale generalnie jedzie sobie skuter. I to też jest coś, nie wiem, normalnego tutaj. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o Rotterdam. Fajnie było, co nie? Muszę trochę się pospieszyć, bo wczoraj odwiedzałem kumpla, który mieszka przy granicy z Belgią. A na jutro w południe jestem umówiony na kawkę z koleżanką, która mieszka w Amsterdamie, także muszę się troszkę sprężać. No a poza tym w ogóle stwierdziłem, że dzisiaj zrobię sobie taki troszkę leniwy dzień i chyba się wybiorę na plażę. Wiecie, że polder to po prostu osuszona, wydarta morzu ziemia, na której mogą osiedlać się ludzie? A skąd wzięła się idea osuszania ziemi? No jak każda idea, wzięła się oczywiście z potrzeby. Już w VIII wieku, po upadku Cesarstwa Rzymskiego i w wyniku wojen plemiennych, ludzie po prostu uciekali jak najdalej na północ. No i żeby jakoś bronić się przed morzem, przed falami, zaczęli najpierw budować domki tam jakieś tam na palach, potem jakieś groble. W sumie stąd się to wzięło, nie? Na szeroką skalę zaczęto budować poldery dopiero w XIV wieku. I od tego czasu proces praktycznie się nie zmienił. Kurczę, ja muszę uważać, bo to jest pełno kup, sorry. Najpierw buduje się groble i kanały odwadniające. Ziemia, która się wyłoni, jest oczywiście bardzo bagnista, więc kolejnym etapem jest budowanie rowów odpływowych. Następnie sieje się trawę, która chroni przed nasiąkaniem terenu i ocala glebę. Cały proces trwa minimum 6-7 lat i dopiero wtedy można zacząć się budować na takim terenie. No to siema, witam z plaży. O, a tam widzicie tam daleko? Tam jest bungee. To się nazywa zabawa, nie? A teraz, proszę Państwa, mrożące krew w żyłach wyzwanie. Sam na własnej skórze sprawdzę, jak ciepłe jest Morze Północne. O kurwa, nie jest ciepłe. Idzie się przyzwyczaić. A już to na mnie nie robi wrażenia. No, trochę się pomoczyłem. Ale dosyć tego dobrego, trzeba jechać dalej, nie? A wiecie, że to nie jest przypadek, że ja opowiadałem o polderach przy wiatrakach? Bo te wiatraki nie wzięły się tutaj znikąd. To one właśnie służyły do osuszania ziemi. Po prostu miały przywiązane takie wiadra i tą wodę z kanałów na poziom wyżej jakby. W ogóle cała ta miejscowość jest taka strasznie śliczna. Można by tutaj zrobić naprawdę ładne zdjęcia, takie jak z obrazka. Znaczy jak ktoś umie, bo ja nie umiem. Ale jak ktoś umie, to może zrobić. Dobra, o tulipanach miałem powiedzieć w innym miejscu, ale po pierwsze, sezon tulipanów już się skończył, więc i tak nie będę miał dobrego tła. A po drugie, tak bardzo mi się tu podoba, że jeszcze pozwolę Wam troszkę też widoczków pooglądać, nie? No, więc z tulipanami. W sumie z tulipanami związana jest jedna z najciekawszych wydarzeń ekonomicznych w historii. Jedni określają to szaleństwem tłumów, a generalnie do historii przyszło to pod nazwą tulipomanii. Otóż w XVII wieku... w ogóle czemu tulipany były takie popularne? Tulipany były tak popularne tylko i wyłącznie dlatego, że w tamtych czasach był to kwiat o najintensywniejszym kolorze ze wszystkich kwiatów, jakie znano w Europie. Najpopularniejsze były kwiaty o nieregularnych wzorach i przez stulecia botanicy zastanawiali się, czemu z różnych cebulek wyrastają kwiaty o różnych wzorach. Potem dopiero doszli do tego, że było to spowodowane po prostu wirusem, którym były zakorzone cebulki, wirusem przenoszonym przez owady. No, ale z tych kwiatów o nieregularnych
nieregularnych kolorach. Najpopularniejsza była odmiana Semper Augustus. Niestety właśnie ze względu na to, że nie wiedziano skąd się bierze, skąd się biorą te jej wzory, to podaż tej cebulki była strasznie niska, natomiast popularność strasznie wysoka, więc jej cena zaczynała rosnąć do absurdalnych poziomów. Bardzo szybko na rynku pojawili się też spekulanci, którzy po to tylko kupowali cebulki, by za chwilę sprzedać je z zyskiem. Generalnie jednak całe społeczeństwo bogaciło się bardzo, bardzo szybko. No i oczywiście wraz ze wzrostem ogólnego bogactwa bardzo szybko rosły również też ceny wszystkiego dookoła. Ludzie jednak i tak cały czas inwestowali w kwiaty, sprzedawali nawet swoje domy po to tylko, żeby móc kupić kilka cebulek. To szaleństwo trwało kilka miesięcy, aż w końcu pewni roztropni ludzie stwierdzili, że ceny nie mogą rosnąć w nieskończoność i zaprzestali skupowania cebulek. I w miarę jak ten pogląd się rozprzestrzeniał, to ceny zaczynały spadać. I bardzo szybko spadły kilkudziesięciokrotnie. Ludzie, którzy byli zamożnymi arystokratami, praktycznie z dnia na dzień stawali się żebrakami. Żeby wam uzmysłowić, jak bardzo pojebana to była akcja, powiem wam, że cebulki potrafiły kosztować 30-krotność rocznej pensji. Czyli, jak na przykład w Polsce średnia pensja miesięczna to jest tam chyba, nie wiem, 4 tysiące powiedzmy, no to roczna jest, zaokrąglając 50 tysięcy, no to razy 30, 1,5 miliona. Mam nadzieję, że w międzyczasie obserwowaliście sobie te wszystkie domki dookoła mnie. No czyż tu nie jest uroczo? No strasznie mi się tu podoba, no. Chyba na razie najładniejsze miejsce w Holandii. A wiecie, że Edam i Gouda to nie są tylko nazwy serii, ale także nazwy miejscowości? No, bo to są holenderskie serie. To są nazwy miejscowości w Holandii. No dobra, kościołek fajny, ale nie po to przyjeżdża się do Holandii, żeby łazić po kościołach, tylko po to, żeby spróbować, jakby to było z mężczyzną. Żartuję oczywiście. Co prawda związki homoseksualne są tutaj oczywiście legalne, no ale to nie jest to, co przyciąga turystów najbardziej. Tylko po pierwsze, marihuana. Wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. A ty sobie odpowiedziałeś na to pytanie? Jarać blanty. Nikt nie był w stanie mi jednak wytłumaczyć, jak to jest z tą legalnością, bo marihuana nie jest tak całkowicie w 100% legalna. Jest ściśle określona ilość, wcale nie tak duża, którą można mieć na własny użytek. W domu można hodować tylko chyba 3 krzaczki, albo 2 w sumie, nie jestem teraz pewny. No i na przykład nie można też palić na ulicach. Są specjalne miejsca, w których można palić marihuanę. Nazywają się one coffee shopy, jakby ktoś nie wiedział, choć wątpię. I wyglądają one jak zwykłe, najzwyklejsze bary. W sensie jest sobie lada, jest sobie barman, którego chyba raczej trzeba by nazwać blantopodawcą. No i jest menu. Są sobie, tak jak w każdym normalnym, zwykłym barze, miejsca, gdzie można usiąść i z ziomeczkami zamiast wypić piwo, to zajarać blanta, nie? Jeśli chodzi o ceny tej niewątpliwej przyjemności, to 1 gram zaczyna się od 10 euro w górę. No a jeżeli jesteśmy pizdami i nie umiemy sobie sami skręcić, to można kupić od razu skręconego blanta i koszt to tak od 4 do chyba najdrożej widziałem 9 euro. Się jara dziewczyną, się jara chłopaku, to czysta marycha bez odoru maku, bez odoru wojny, o zajebistym smaku, płoszczyzna Holandii o mistrzowskim zapachu. Się jara od nocy do rana, to trawa, znów zawijam, lolka z grama, czacha ciężka, ale jest gitara, kocham ten stan, kiedy się najaram. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, co ciekawego można powiedzieć w Amsterdamie, to drugą największą atrakcją turystyczną jest najstarszy biznes świata, czyli prostytucja. Bordello, bom bom. W Amsterdamie zarejestrowanych jest ponad 3000 prostytutek i z jednej strony spoko, bo dziewczyny mają opłacane składki zdrowotne, składki na emeryturę i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest ładnie kontrolowane. Ale z drugiej strony, w przypadku gdy coś jest legalne, no to zmienia się też skala tego przedsięwzięcia, czy jakby to tam nazwać. I od czasu, gdy zalegalizowano prostytucję w Holandii, to wzrosła zachorowalność na HIV, wzrosła liczba wykrytych przypadków handlu ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Choć z drugiej strony bardzo możliwe, że te statystyki wynikają po prostu z tego, że ktoś to zaczął kontrolować i liczyć. Te kontrole są bardzo częste. Sprawdzane jest z jednej strony legalność pobytu, a z drugiej strony oczywiście też, czy dziewczyny mają aktualne badania lekarskie. Dzielnicy czerwonych latarni wam nie pokażę, bo nie można.
ale mogę wam opowiedzieć, jak to wygląda. Mój non-stop bzykanie. Generalnie jest to taki typowy window shopping, czyli dziewczyny prezentują swoje wdzięki w witrynach sklepowych. Ubrane są w majtki i staniki, przy czym ta bielizna jest, powiedziałbym, symboliczna. No i zachęcają przechodzących mężczyzn do tego, żeby je odwiedzili. Zachęcają, nie wiem, kiwaniem, pukaniem w szybę. No, można sobie podejść, pogadać, popytać o ceny. To, co mnie gdzieś tam zdziwiło, to to, że wszystko odbywa się w kondomie i jest to nienegocjowalne. Generalnie dziewczyn jest dużo, są młode, stare, grube, chude, ładne, brzydkie, co kto woli, to sobie... Każdy coś sobie wybierze. No i jak jakaś dziewczyna nam się spodoba, no to podchodzimy, ona otwiera te swoje wrota, pytamy się o cenę, cena wszędzie jest ta sama. No i jak coś, no to się idzie dalej, nie? Generalnie dzielnica Czerwonych Latarni jest, no w dzień może nie jest jakoś wyjątkowo... może nie wygląda jakoś wyjątkowo ładnie. Tak wygląda dzielnica Czerwonych Latarni za dnia. No jak widać, nic tu nie ma. Z kolei w nocy właśnie te wszystkie czerwone światła świecą i daje to fajny efekt. No i w nocy jest to zdecydowanie najbardziej zatłoczona część Amsterdamu, bo tłumy turystów przechadzają się w te i we w te, no, podziwiając i w ogóle. Zapomniałem jeszcze tylko dodać, że oczywiście jedna witryna to jedna dziewczyna i jeden pokoik zaraz za nią i tam jest oczywiście od razu łóżko i w ogóle. A, no i oczywiście cała zabawa jest ograniczona czasowo, do 20 minut, więc jak ktoś nie zdąży, to ma pecha, a jak ktoś zdąży za szybko, to chyba jeszcze bardziej ma pecha. Generalnie stwierdzam, że nie opłaca się być prostytutką w Amsterdamie, bo zarobki są podobne do tych w Polsce, a jeżeli się odejmie podatki, to się okaże, że dużo, dużo niższe, no a koszty życia jednak większe, nie? Zdradzę wam jeszcze dwie ciekawostki związane z seksem. W Amsterdamie próbowano eksperymentować z męskimi prostytutkami, w sensie, no, żeby kobiety też mogły korzystać, ale pomysł jakoś nie chwycił. W języku holenderskim jest słówko swaffeln i oznacza uderzanie kutasem po twarzy. Mentalność Holendrów jest niesamowita. W sensie, no nie można powiedzieć, że ich to wszystko też nie szokuje czy nie bawi. No trochę ich i szokuje i bawi. Ale oni wychodzą z założenia, że jeżeli coś jest tak naprawdę nieszkodliwe i nikomu tak naprawdę nie przeszkadza, to nie ma sensu tego... No nie ma sensu tego ścigać, nie? A przez to, że wszystko jest legalne, to też jest trochę mniej ciekawe. I sami Holendrzy traktują to wszystko bardziej jako ciekawostkę, na przykład przynajmniej ten porno biznes. No, marihuanę traktują, no, jak piwo, nie? To nie jest na zasadzie, że dzień w dzień chodzą od rana do wieczora na jarani, nie? Po prostu jak coś jest legalne, to już kręci mniej. No i dupa. Chciałem zwiedzić dom Anny Frank, ale okazuje się, że bilety trzeba kupić przez internet. No i nie ma już biletów na kilka najbliższych dni. Kościoły mają tutaj strasznie słaby. Już chyba trzeci raz trafiłem na taki, który nie jest miejscem modlitwy, tylko jest przerobiony na muzeum, w którym odbywają się jakieś tam wystawy. Znaczy w ogóle, jeśli chodzi o zabytki, to Amsterdam szału nie robi. Widzicie tego ziomka za moimi plecami? Przed chwilą słyszałem polską rodzinę, matkę, która mówiła do swoich dzieci: tylko nie róbcie sobie zdjęcia z tym człowiekiem, bo on będzie chciał od was pieniądze za to zdjęcie. To, co widzicie za moimi plecami, to jest Pałac Królewski, więc jest to chyba dobry moment, żeby sprzedać wam parę ciekawostek. Tylko pozwólcie, że przeniosę się w jakieś inne miejsce, bo mi tutaj słońce razi. Jak zapewne wiecie, a jeżeli nie wiecie, to się zaraz dowiecie, na Holendrów mówi się czasami Oranie. I ta nazwa nie wzięła się z dupy, tylko jest to po prostu nazwa panującej obecnie dynastii, którą zapoczątkował Wilhelm I Orański, hrabia, który walczył o niepodległość kraju, a potem został wybrany na pierwszego króla. Dzisiaj królem jest Wilhelm Aleksander, jego matką jest z kolei królowa Beatrix, której mężem z kolei jest Klaus. I tutaj taka ciekawostka. Klaus służył kiedyś w Hitlerjugend, więc gdy dochodziło do ślubu między Beatrix a Klaus, to było bardzo dużo różnego rodzaju protestów. Rodzina królewska żyje bardzo skromnie i jest bardzo lubiana przez społeczeństwo. Na co pewnie też pewien wpływ ma to, że Holandii po prostu brakuje charyzmatycznych polityków. I teraz znowu ciekawostka. Monarchia może zostać rozwiązana w każdej chwili jedną decyzją parlamentu. Holandia od dawno czerpała wymierne korzyści z ogólnie pojętej wolności. W XVII wieku panowała tutaj wolność gospodarcza, wolność wyznania, wolność druku, co przyciągało najznamienitsze umysły z Europy. W Holandii mógł osiedlić się każdy, o ile miał tylko jakieś przydatne umiejętności. Ta polityka, rozwój handlu, wojny prowadzone przez największych wrogów
sprawiły, że w XVII wieku Holandia stała się jednym z najbogatszych, jeżeli nie najbogatszym krajem Europy. Byli potęgą morską i handlową i wkrótce ruszyli na podbój kolonii. Jako koloniści Holendrzy założyli Nowy Jork, znaczy wtedy to się nazywało Nowy Amsterdam. Podbili część Brazylii, Gujanę holenderską, Afrykę Północną, Sri Lankę, część Indii i większość Indonezji. Byli jednak najgorszymi kolonistami, ponieważ bardzo wykorzystywali miejscową ludność, zależało im tylko na bogaceniu się. Wydobywali surowce naturalne, po czym uciekali do Europy. W ogóle Holendrzy nie myśleli o jakimkolwiek osadnictwie. Do dziś Holandia ma trochę jeszcze kolonii, znaczy większość to są wysepki karaibskie, z których największa jest chyba Aruba. Słyszycie, jak to jest strasznie cicho? To mi się właśnie w Holandii podoba. Wielkie miasta, szczególnie w centrum, są strasznie głośne, jak wiadomo, jak wszystkie wielkie miasta. Natomiast na prowincji holenderskiej jest strasznie cichutko. Tak jakby tu w ogóle nie było ludzi, tak jakby te domki sobie stały tylko dla ozdoby. Fajnie. Będę się z wami powoli żegnał, ale jeszcze na zakończenie sprzedam wam jedną ciekawostkę. Otóż w Holendrzy bardzo krzewią różnego rodzaju tradycyjne festiwale czy tradycyjne sporty. I jak wszystko w Holandii, to również sporty bywają tutaj dziwne. Na przykład jest taki sport jak Vierlijepen, czy jakoś tak, może źle wymawiam, nie wiem. To jest po prostu skok przez kanał o tyczce. I jest też gdzieś tam w jednej miejscowości bardzo znany maraton siedzenia na słupie. W sensie, no, wygrywa ten, co wytrzyma najdłużej. No dobra. To by było chyba na tyle. Muszę się dzisiaj już zwijać do Polski, bo jutro do roboty trzeba iść. Smutna, szara rzeczywistość. To do zobaczenia kiedyś tam, bo jakieś tam plany jeszcze na ten rok są, ale co z nich wyjdzie, to się dopiero okaże. Także tego. Mówiłem już? Na razie? To na razie.